Prudnicki, telewizyjny kurier informacyjny, Dawid Brzozowski, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. W niedzielę 11 lutego w Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się poetycko-muzyczny koncert Stanisława Młynarskiego oraz Mirosława Otręby, poświęcony prudniczaninowi ojcu Janowi Górze pod hasłem Przywołaj mnie Panie. W klimacie muzyczno-refleksyjnym odczytane zostały fragmenty z książki Pokłoń się Jasiu Prudnikowi. W rolę lektora wcielił się dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury Ryszard Grajek. W uroczystości udział wzięli m.in. burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, wiceburmistrz Prudnika Stanisław Hawron oraz proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Prudniku Stanisław Bogaczewicz. Koncert był niesamowity, o czym świadczyć może ogromna ilość prudniczan, którzy wzięli udział w niedzielnym spotkaniu. Z wielką radością serca, i cuda się zdarzają, proszę wybaczyć za to słowo, iż ta sala jest pełna i to w niedzielę. Pełno też dzisiaj różnych uroczystości. Gorąco Was witam w tej naszej sali reprezentacyjnej na kolejnym spotkaniu, które przez taki dobry tydzień proponujemy mieszkańcom naszego ogrodu, ale również i gościom przyjezdnym, a wszystko to się wiąże z postacią świętej pamięci ojca Jana Góry. Rozpoczęliśmy 7 lutego tu w tym miejscu spotkaniem niesamowitym z Janem Grzegorczykiem, przyjacielem ojca Jana. Człowiekiem, z którym zderzyliśmy się kilkanaście lat temu u franciszkanów naszych. Gdy zobaczył siebie na tych zdjęciach, stwierdził, to chyba nie Jan. No tak, to było ileś naście lat temu. Szczupły, młody Jan Grzegorczyk, współtwórca filmu jakiego? Światło wyszło z Prudnika z Andrzejem Sewerynem. To było pierwsze spotkanie. Trwało ponad godzinę 40 i nikt stąd nie wyszedł. Czyli jak ten człowiek potrafił cudownie, żywo i mocno opowiadać o ojcu Janie. Takim, jakim był. Pokazując jego świętość, co może to niektórych obraziło, a równocześnie pokazując jego zwykłe ludzkie ułomności, to w sposób taki bardzo czasami dosadny, co też może niektórych obraziło, ale taki właśnie był ojciec Jan. Zderzyliśmy się tylko dwa razy z nim. Właśnie w ten czas, podczas tych pierwszych uroczystości, gdzie ojciec Jan był tymi drożdżami, które spowodowały, iż te uroczystości prymasowskie tam się odbyły i to za burmistrza, czy też komunisty, to w ogóle był ewenement. Na zdjęciach, gdy patrzymy, gdy patrzy Jan Grzegorczyk tu w tym miejscu, na to zdjęcie wita go burmistrz komunista, a z drugiej strony nasz prymas. No niesamowite. Szanowni Państwo, ja zapraszam teraz na scenę Staszka Młynarskiego, bo tak o nim mówimy, i Mirosława Otrębę. Zapraszam na scenę. Zdołaliśmy zabrać i zmieścić w sobie. Ja zabrałem swój Prudnik i niosę go ze sobą
Podobnie jak zapach rodzinnego domu, który zawsze mnie dopadnie, dokądkolwiek bym się udał. Prudnik mojego dzieciństwa. To przedziwna mieszanka Haziajów i Hanysów. Jak na siebie przybysze i miejscowi nawzajem mówili. Haziaje to ci ze wschodu, Hanysy to tubylcy autochtoni. Jedni wygnani i przywleczeni w wyniku powojennych ustaleń z wschodu, a drudzy to ci, którzy nie wyjechali i zostali na swoim u siebie. Jedni i drudzy żyli w tymczasowości i niepewności, w pośpiechu i w byle jakości. A w naszym domu, podobnie jak w wielu innych domach czy mieszkaniach, na drzwiach widać było jeszcze metalowe klapki z napisem Bryje. W kuchni długo poniewierała się cukiernica z napisem cukier, sodniczka z napisem salc oraz małe naczynie na pieprz z napisem hefe. Tamto życie nie dawało się łatwo przykryć, podobnie jak ciemne malowidła w naszym mieszkaniu, które przez lata nie dawały się zamalować i stale wychodziły spod warstwy nowej farby. Tak ta dawniejsza rzeczywistość ciągle przypominała o sobie. Ze względu na to, że wszystkie interpelacje, wnioski zostały już przedstawione, w takim razie chciałbym się zapytać, czy ktoś chciałby się odnieść, myślę, że to za jednym, przy tej okazji również do sprawozdań przedstawionych przez pana burmistrza i jednocześnie do interpelacji. Kto by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Zeprzałka-Grzemień, później pan Jacek Urbański.
Zacznę może od odniesienia się do odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą smogu. Panie burmistrzu, akurat nie należę do grupy osób, które wiedzą, jak bardzo dużo gmina robi w tym zakresie i też dziękuję za te materiały, bo one naprawdę poszerzyły wiedzę na omawiany temat. Dobrze by było, żeby się pojawiły w miejscowej prasie. Wtedy ten obraz tej walki o czyste powietrze byłby jaśniejszy, bardziej przejrzysty. Natomiast mnie może bardziej chodzi o coś takiego, co powinno stać się narodową dyskusją i powinno poruszyć odpowiednie organy władzy, bo u nas jest takie działanie. Stwierdzamy, że 50 tysięcy ludzi umiera w ciągu roku na terenie Polski z powodu smogu. I proces polega na tym, że my leczymy skutki, a nie likwidujemy przyczyn. I tutaj chciałabym się doczekać. Chciałabym na przykład, i myślę, że będę rozmawiać i z panem senatorem, i z panią poseł na ten temat, aby odpowiednie komisje, odpowiednie ministerstwo zajęło się właśnie profilaktyką. Profilaktyką, bo to, co jest w internecie, to jest stanowczo za mało. Skarżą się kobiety, że ich dzieci w okresie zimowym, no, potęguje się ich kaszel, że alergie występują coraz mocniejsze, a my chodzimy i wdychamy to, co jest naokoło. Ta profilaktyka powinna dotyczyć jedzenia produktów antysmogowych, stosowania odpowiednich ziół, nawilżania powietrza między innymi aktywnym węglem, czy tworzenia domowych oczyszczalni, no, powiedzmy sobie mchem, czy też roślinami. I to powinno mieć charakter ogólnonarodowy. Powinniśmy wydawać sporo funduszy właśnie na profilaktykę, a nie na leczenie, bo każdy z nas wie, co znaczy nowotwór. Proszę Państwa, tu przykładem może być Japonia. Nie tylko te przysłowiowe maseczki, które noszą nagminnie Japończycy, ale proszę Państwa, proszę poczytać, jak u nich jest głęboko zakorzeniona profilaktyka w tym zakresie. Jak wiele się robi. Jak pomyślimy, jak bardzo cierpi człowiek, który ma raka płuc, to wtedy chciałoby się krzyczeć do ministra zdrowia i tak dalej, żeby rozpocząć działania na szeroką skalę. I panie burmistrzu, proszę mnie dobrze zrozumieć. Mnie bardziej chodzi o wywołanie takiej dyskusji, o działania na szeroką skalę, bo myślę, że gmina tutaj robi maksymalnie wiele, żeby ten proces właściwie przebiegał. No a sam ten program ochrony powietrza zawiera tyle informacji, że warto by je też opublikować. Nie wiem, czy od razu można się odnieść do sprawozdania pana burmistrza, czy to by od razu. Zgodnie z tym, co mówiłem, jest okazja, żeby jednak... Gdybym powiedziała, że Mieszkanie Plus to dobry krok w kierunku rozwoju miasta, to nie powiem nic nowego, to każdy wie. Ale myślę, że chodzi nam przede wszystkim o to, żeby młodzi ludzie powrócili do naszego miasta, do naszej gminy. I tam było powiedziane o tym, że w internecie będą ankiety na temat tego, kto chciałby powrócić, kto jest zainteresowany takim mieszkaniem. I tu pozwolę sobie na taką uwagę. Wydaje mi się, że te ankiety w internecie to zbyt mało. Powinny się pokazać plakaty, powinna o tym pisać prasa, powinny być materiały promujące. Powinno się zająć tym problemem radio, a także telewizja. Czemu? No bo nam chodzi o to, żeby skądś, z jakiegoś tam innego obszaru ci młodzi ludzie, którzy opuścili miasto, a najczęściej są to ludzie wykształceni, pełni energii, poszukujący, żeby właśnie oni wrócili. Bo tutaj zainteresowanie tylko i wyłącznie mieszkańców Prudnika to jest zbyt mały zakres i my wiemy, że tu większość to ludzie starsi. Myślę, że o tym się myśli, sądzę, że o tym się myśli i taka reklama czy popularyzowanie tego problemu przyjmie bardzo szeroki zakres. Dziękuję.
jeszcze prosił o głos. Pani radna, jedno sprostowanie. Nie większość mieszkańców Prudnika to osoby starsi, bo tak naprawdę według wszelkich badań mamy tyleż samo seniorów, co średnio każde miasto na terenie Opolszczyzny i w kraju. Więc nie większość mieszkańców, a część mieszkańców faktycznie jest osobami starszymi i z tym się zgadzam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jacek Urbański. Panie Przewodniczący, ja bym chciał odnieść jeszcze do pana odpowiedzi na temat tego utworzenia punktu obsługi klientów PGNiG, ale za tym pośrednictwem zwrócić się do pana burmistrza, bo z tego co jestem zorientowany, ten nasz wniosek jest pozytywny. Mało tego, oni chcą wyjść jeszcze z taką propozycją, żeby ten punkt utworzyć w centrum miasta, żeby był po prostu jeszcze bardziej dostępny dla mieszkańców. I tu na pewno będzie prośba do pana burmistrza, żeby w jakiś sposób będą się zwracać. Chodzi o próbę dogadania się i gdzieś wynajęcia jakiegoś lokalu w centrum miasta. Myślę, że tutaj pan burmistrz pomoże w tym temacie. Dziękuję. Jak się zwrócą, na pewno będą potraktowani bardzo pozytywnie, bo zależy nam na tym, żeby ten punkt był. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, proszę bardzo, pan Leszek Piątkowski. Panie burmistrzu, chciałem się jeszcze odnieść do pana sprawozdania. Starałem się wsłuchać w to, co pan mówi, a zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. I w związku z tym prosiłbym o rozszerzenie pana wypowiedzi, a mianowicie dotyczący, gdy przegramy proces o stawki. Tam się tak skończyło i teraz tak. W kontekście tego, co pan później powiedział, że będziemy rozwijać, prawda, jeżeli chodzi o ten, jeżeli coś zaoszczędzimy na odpadach, to podwyżek nie będzie. Ale również domyślam się, że jeżeli przegramy proces, to czy będziemy prowadzić tą gospodarkę oszczędną, czy nie, to i tak czekają nas podwyżki i tak z tego tytułu. Proszę państwa, bardzo odpowiedzialnie prowadziliśmy gospodarkę odpadami przez wszystkie te lata od 2013 roku. Dzięki temu mamy na tej gospodarce, bo trzeba pamiętać, że do tej gospodarki odpadami ani nie wolno nam dopłacić, ale też nie możemy tych zysków przeznaczyć na inny cel. Więc na tej gospodarce odpadami mamy w tej chwili górkę, która pozwala nam spokojnie podpisać tą umowę z ZUK-iem i wprowadzić in-house na odbiór odpadów. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta górka z roku na rok jest mniejsza. Ilość odpadów, które wozimy do Domaszkowic, wzrosła bardzo mocno. I odnosimy wrażenie, że część mieszkańców po prostu zapomniała już o tym, że trzeba segregować odpady. Jest wygodnie wrzucić wszystko do jednego worka i wyrzucić do śmieci zmieszanych. I tutaj upatrujemy możliwość apelowania do mieszkańców. Nie chcemy podwyżek, bo na pewno nikt nie chce podwyżek, a wyliczyliśmy, że podwyżka tegoroczna na składowisku w Domaszkowicach powinna teoretycznie spowodować wzrost opłat o 2 zł. Więc jeżeli nie zrobimy czegoś jako społeczeństwo, to w pewnym momencie ta górka będzie już zerowa i chcąc, nie chcąc trzeba będzie podnieść opłaty. Stąd wolę rozmawiać i apelować do mieszkańców, żeby zaczęli segregować i mieć możliwość funkcjonowania dużo dłużej przy tych opłatach, niż za rok czy za półtora ktokolwiek nie będzie rządził gminą, będzie stał przed dylematem podwyżki opłat za śmieci. I o tym mówię, że opłata środowiskowa będzie rosła. Jest zapis ustawowy, jest podany wzrost tej opłaty. Ona wzrosła w tej chwili o 70 zł, o 50 zł, w przyszłym roku wzrasta o 70 zł. I to dotyczy tego, co jest w dziurze w Domaszkowicach. Więc im mniej tam zawieziemy, tym mniej nas będzie dotyczyła opłata środowiskowa. Dziękuję bardzo. Tylko gwoli uzupełnienia chciałem przypomnieć wszystkim państwu, że ustawa wyraźnie określa sposób finansowania i gmina jako tako do wywozu nieczystości nie może dopłacić. Musi się to samo finansować i to jest to, że na przykład gmina dopłaci po to, żeby nie obciążać. Nie ma takiej możliwości z racji ustawy. Wrócić pieniądze.
Nie. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób. Od 1 lutego, czyli od czwartku, opłaty na RIPOK-u w Domaszkowicach rosną o 47% dla odpadów zmieszanych. My już nie możemy tego zatrzymać, więc wynajęliśmy kancelarię prawną, która będzie szła w kierunku takim, że będzie wzywała burmistrza Nysy do polubownego uzgodnienia wysokości podwyżki. Jeżeli tego nie osiągniemy, idziemy do sądu. Jeżeli wygramy w sądzie, to będziemy żądać zwrotu nadpłaconej kwoty od EKOM-u Nysa. Jeżeli przegramy, no to jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy 1 lutego, czyli nie dopłacamy, ale straciliśmy pieniądze. Dziękuję bardzo. W piątek 9 lutego w Prudnickim Ośrodku Kultury odbył się koncert walentynkowy Żanety Plotnik z zespołem pod tytułem When I Fall in Love, czyli Kiedy się zakochasz. Artystka tego wieczoru wykonała dla prudnickiej publiczności kilka znanych przebojów o miłości. Imprezę rozpoczęła Joanna Korzeniowska, kierownik programowy Prudnickiego Ośrodka Kultury. Witam Państwa serdecznie w kolejne piątkowe popołudnie, bo już tak od 3 tygodni z co niektórymi osobami się spotykam w Prudnickim Ośrodku Kultury na różnych imprezach. Dzisiaj koncert walentynkowy, może przez tą nazwę, bo co niektórzy mówią, że jak to obchodzi walentynki, co niektórzy nie przyszli, ja może tak myślę, ale widzę nowe twarze i niezmiernie się z tego cieszę. Dzisiejszy koncert Żanety Plotnik. Niektórzy z Państwa może wiedzą, że pani Żaneta już u nas występowała 2,5 roku temu podczas koncertu z okazji 11 listopada. Wtedy mogliśmy ją usłyszeć w repertuarze lat 20., 30. Przypominała nam piosenki przede wszystkim chyba Hanki Ordonówny. Tym razem będzie to nieco inny obraz Żanety i dzisiaj występuje również z innym składem muzycznym, z innymi muzykami. Ja Żanetkę znam od kilku lat. Jest osobą pełną energii, pełną pomysłów. To jest nie tylko animatorka, wokalistka, ale proszę Państwa, no zobaczą Państwo za chwilę. Wulkan energii, niespożytej, co mnie niezmiernie cieszy, jak takie osoby występują tutaj na scenie. Jest taką troszeczkę ja. Ja chciałabym jej dorównać, niestety nigdy tak pięknie nie zaśpiewam jak ona. Ja chciałabym powiedzieć tylko, że jest laureatką 47. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 2010. Została nagrodzona za najlepszy debiut podczas tego festiwalu w plebiscycie słuchaczy Radia Opole. Za swoją działalność artystyczną w 2014 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury. W tym roku kapituła Nowej Trybuny Opolskiej nominowała ją do tytułu Człowieka Roku 2017. Ja już Państwu życzę udanej zabawy i myślę, że nie będę musiała Państwa do tego przekonywać, bo na pewno będzie udana. Przed Państwem Żaneta Plotnik wraz z zespołem. Never knew what it would mean.
Koncert walentynkowy. Uwielbiam takie koncerty, bo są moje ulubione piosenki, piosenki o miłości. I oprócz tego, że tytuł koncertu to Love Me Like You Do, w pierwszej wersji When I Fall In Love, tak trudno się zdecydować czasami w miłości. Drodzy Państwo, ale już jak a propos, już się zdecydujemy, to o tym opowiada kolejny przepiękny tekst Wojciecha Młynarskiego i przepiękna polska piosenka. Gram o wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze przedstawić odpowiedzi na interpelacje radnych? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym przypomnieć, że w uzupełnieniu to, czy w odpowiedzi na interpelację pani radnej ze Pszałki Krzemień otrzymaliście Państwo informacje na temat realizacji programu ochrony powietrza przez gminę Prudnik.
Wiem, że ostatnio na komisjach pojawiały się głosy, że gmina nic w tym temacie nie robi, stąd ta pełna informacja o tym, jakie działania i za ile przez ostatnie 16 lat zrealizowaliśmy na terenie gminy Prudnik. I to są naprawdę kwoty milionowe. Jeżeli ktoś mówi, że nie robimy nic w kierunku ochrony czystości powietrza, to to jest dla Państwa materiał, żebyście mieli argumenty do rozmowy w tym temacie. Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeśli Państwo pozwolicie, jeszcze jedną interpelację przedstawię. Z wnioskiem do Rady Miejskiej zwrócił się pan Jacek Urbański, wniosek radnego Rady Miejskiej w Prudniku z 26 października. Treść wniosku. Zwracam się z wnioskiem o wystąpienie do prezesa Zarządu Obrotu Detalicznego PGNiG spółka z o.o. z prośbą o przywrócenie zlikwidowanego punktu obsługi klienta w Prudniku. W ślad za tym wnioskiem pozwoliłem sobie wystosować pismo do prezesa zarządu. Pozwolę sobie odczytać to pismo. Do pana Henryka Mucha, prezesa Zarządu Obrotu Detalicznego PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o.o. w Warszawie. W związku z wieloma sygnałami od mieszkańców Prudnika zwracam się z prośbą o przywrócenie zlikwidowanego punktu obsługi klienta w Prudniku. Przez dziesiątki lat mieszkańcy mieli bezpośredni kontakt z biurem obsługi klienta, gdzie nie tylko podpisywano umowy na dostawę gazu, ale również regulowano opłaty. Wystawiano faktury oraz wyjaśniano różnego rodzaju wątpliwości. Swoim zasięgiem poprzednie biuro obejmowało również gminę Głogówek i Głuchołazy. W wyniku likwidacji rozdzielni gazu Prudnik wraz z biurami obsługi klienta nasi mieszkańcy zostali pozbawieni wymienionych usług. Obecnie, aby załatwić lub wyjaśnić jakąkolwiek sprawę z poborem i opłatami gazu, mieszkańcy są zmuszeni jechać do oddalonego o 30 km biura w Nysie. Likwidacja ta spowodowała nasilające się z każdym rokiem niezadowolenie każdorazowego wyjazdu do oddalonego biura obsługi klienta w Nysie. Taki kontakt dla wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych, jest barierą nie do pokonania. Należy również wspomnieć o planowanej inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa, spółka z o.o., w imieniu której gazownia Nysa w przyszłym roku dokona zgazyfikowania Łąki Prudnickiej oraz propozycji dołączenia do sieci gazowej kolejnych miejscowości w okolicy. Planowane inwestycje zwiększą konieczność kontaktu z biurem obsługi klienta. Z myślą o potrzebach mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych, prosimy o utworzenie punktu obsługi klienta w Prudniku. I otrzymałem odpowiedź z Departamentu Klientów Indywidualnych. Sprawa dotyczy uruchomienia punktu obsługi klienta w Prudniku. W nawiązaniu do pisma z dnia 26 października uprzejmie informujemy, że zgłoszony przez pana wniosek poddaliśmy wnikliwej analizie. W wyniku podjętych działań ustalono, że w związku z realizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa spółka z o.o. procesem inwestycyjnym mającym na celu rozbudowę sieci gazowej należy spodziewać się w rejonie Prudnika zwiększenia wykorzystania paliwa gazowego do wielkości uzasadniających istnienie punktu obsługi klienta. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców paliwa gazowego w powiecie prudnickim, PGNiG Obrót Detaliczny podejmuje prace projektowe i organizacyjne mające na celu umożliwienia uruchomienia punktu obsługi klienta w Prudniku. Wspomniane wyżej działanie prowadzone będą przez służby regionu górnośląskiego naszej spółki odpowiedzialnego za obsługę handlową na tym terenie. Dziękujemy za zainteresowanie sprawą i pozostajemy z poważaniem. Podpisał pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Klientów Indywidualnych Sławomir Osuch. Dziękuję.
czwartek, 8 lutego o godzinie 18 w sali Centrum Tradycji Tkackich odbyło się spotkanie poświęcone prudniczaninowi, ojcu Janowi Górze. Gośćmi specjalnymi, którzy również wzięli udział w tym wydarzeniu, byli bracia ojca Jana Góry, Roman i Stanisław, którzy uchylili nieco rąbka tajemnicy, by pokazać, jakim ojciec Jan był naprawdę. Po zakończonej uroczystości można było zobaczyć kilka pamiątek rodzinnych ojca Jana Góry, m.in. różaniec czy też fotografię. Ceremonię rozpoczął dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej Wojciech Dominiak, natomiast dalszą część spotkania poprowadził wspaniały prudnicki historyk Marcin Husak. W spotkaniu udział wzięli m.in. zastępca burmistrza Prudnika Stanisław Hawron oraz proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Prudniku Stanisław Bogaczewicz. Dzisiejsze spotkanie jest drugim spotkaniem poświęconym pamięci ojca Jana Góry. Prudniczanina, który bardzo mocno był związany z tym miastem, nie tylko poprzez fakt spędzenia w nim lat młodzieńczych, ale także i już później w swoim życiu dorosłym, dojrzałym, bardzo często i chętnie wracał do Prudnika. Tydzień to dla nas szczególny, obfitujący w różne wydarzenia, różne spotkania. Wczoraj odbyło się spotkanie z panem Janem Czygorczykiem, przyjacielem i osobą, która doskonale znała ojca Jana Góra. Dzisiaj w nawiązaniu też do książki ojca Jana Góry prezentujemy Państwu wystawę, ekspozycję poświęconą ojcu Janowi, ale w takim nieco sparafrazowanym brzmieniu, tytule Jasiu, ukłoń się Prudnikowi. Prudnik dzisiaj kłania się ojcu Janowi. Poproszę pana Marcina Husaka o wprowadzenie do wystawy. Drodzy Państwo, jak słusznie zauważył pan dyrektor, kanwą dla naszego dzisiejszego spotkania była lektura książki Jasiu, ukłoń się Prudnikowi. Moi drodzy, książka, która pokazuje Jana Górę z zupełnie innej perspektywy. Nie jest to tytan, którego znamy z telewizji, nie jest to animator młodzieży, wybitny dominikanin, doktor teologii, człowiek, który złotymi zgłoskami wpisał się na karty historii nie tyle Prudnika, ale również naszego kraju. Jest to zwykły, mały człowiek, który, jak sam w książce wspomina, rozwijał się w czasach kwitnącej PRL-ki, czasach, w których Kościół katolicki stanowił jedyną ostoję wolnomyślicielstwa, w czasach, gdzie nie wolno było wygłaszać poglądów, a kadr, który tkwi mu w głowie do śmierci, to pogrzeb dość szczególny, kiedy jeden z dygnitarzy chowany był w czerwonej trumnie na czerwonym dywanie. W książce, w której wiele kwestii jest niedopowiedzianych. Dlatego zaproponuję Państwu dzisiejszy układ spotkania taki, że w pierwszej kolejności obejrzymy 30-minutowy film pokazujący dzieło życia Jana Góry, wielkiego i wybitnego Polaka, twórcę lednickich spotkań młodzieży, a przede wszystkim przyjaciela papieża Jana Pawła II. Państwa, dzisiejsze spotkanie ma charakter retrospektywny. Będziemy odtwarzać, przywoływać w pamięci ostatnie dni ziemskiego życia, ale też odchodzenia do domu ojca Jana Góry. Dzisiejszy dzień ma również pewien wymiar symboliczny, o którym wspominał kolega Marcin Husak, mówiąc o tym, że jest to dzień urodzin ojca Jana Góry. Dlatego poproszę braci obecnych na tym spotkaniu, aby dokonali takiego symbolicznego zapalenia znicza, który będzie nam przywoływał pamięć o ojcu Janie i w ten oto symboliczny sposób ojciec Jan będzie z nami obecny. Bardzo proszę. A Państwa proszę o powstanie i czczenie pamięci ojca Jana symboliczną minutą. Rozstanie z ojcem Janem.
zapracowany, ale radosny, że życie było dziełem sztuki, które udało mi się stworzyć. Drodzy Państwo, teraz druga część dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego spotkania i tutaj zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane wcześniej, bardzo prosimy Panów o zajęcie miejsca, a kolega Marcin będzie moderował tą część. Ale nie będę przepytywał, absolutnie, bo tak nie będzie wyglądało, więc bez strachu. Który z Panów pierwszy nawodnika? Wszystko jedno. Proszę pytać. Proszę mówić. Właśnie o to chodzi. Może nie pytajmy, tylko pochylmy się nad tym. Widzieliśmy na filmie, jaki był Jan Burak, ten wielki. Jakiego wszyscy kojarzymy, jakiego znamy z telewizji, jakiego znamy lepiej lub gorzej. Ale jaki był prywatnie. Ale z perspektywy nie relacji rodzinnej, osobistej, ale smaczku. Kiedy pierwszy raz się pobiliście, może dostał pan kiedyś na kod starszego brata. Albo pan taszczył buzek. Byliśmy rodziną najbardziej normalną. Ojciec nasz pracował we Frotepsie od 12.12.1945 roku. Był kierownikiem rachuby, a potem był chyba dziadka brat, Czesiu. Bo nasz ojciec przyjechał po wojnie jako sekretarz gminny z Zakliczyna i no, objął pracę, tuż były wcześniej dwóch braci. I powiem, co się stało z tym naszym ojcem. Ponieważ w 1953 roku zmarł Stalin i było milczenie. Więc ojcu wypadło milczeć w ubikacji we Froteksie. I ktoś go na UB podkapował. A co roku przyjeżdżał w odwiedziny najstarszy brat, który był księdzem z Paleśnicy. I spacerowali po Prudniku oczywiście stary ksiądz w sutannie. I z tego, w tym momencie go zwalili z tego szefa rachuby na normalnego księgowego. No więc ojciec pracował, mama chowała nas czterech braci, więc zajmowała się domem. I to mama nas prowadziła do kościoła, jako małych chłopców. Najbardziej było to ciekawe, bo przed Wielkanocą na adorację do grobu po 21, bo już nie będzie tyle ludzi, bo będzie cicho, bo będzie miło. Poza tym no, wszyscy chodziliśmy do szkoły. Jan najstarszy, ale młodszy o 15 miesięcy, drugi brat, odpatrzył, jak ten chodzi do szkoły i nauczył się pisać i czytać z odwrotnej strony siedząc, lepiej jak Jan, i w szkole numer 1 u tkacza Leona, kierownika, zdał egzamin i nie chodził do pierwszej klasy. I od drugiej klasy chodzili już razem do matury. Taka była historia, to już w Poznaniu. Ja tam jeździłem dość często z uwagi na to, że ja miałem bliskie relacje z nim, bo on Romek dzwoni. Czy ja mam jechać do naszej cioci, wnuczki, wnuczce dawać ślub? To jest siostra żyjąca, nie najstarsza, ale jedna sióstr naszej mamy, żyjąca 93 czy 95 lat. Ja mówię, naturalnie, że masz jechać. To nie chodzi o ten ślub, o ten błogosławieństwo ślubu. To chodzi, żebyś ty tą ciocię odwiedził i tego wujka żyjącego brata odwiedził od mamy, bo mówi, może ostatni raz. Pojechał. Ciocia mówi mu tak, Jasiu, pamiętaj, żebyś mnie pochował tak, jak naszego brata pochowałeś. Akurat się zdarzyło, bo to w Rzeszowskim, on był na Jamnej i zmarł nasz wujek nagle. I on zabrał drugiego księdza z Lednicy, z Jamnej, no i zrobił mu w jej na wsi pogrzeb taki jakby dostojnika, nie wiadomo jakiego chowali. Ciocia to zobaczyła, mówi, masz mnie tak samo pochować. Ciocia żyje, ja na nie mam. W czwartek 8 lutego w Prudnickim kinie Diana odbyło się spotkanie Jana Grzegorczyka, przyjaciela świętej pamięci ojca Jana Góry, z młodzieżą szkolną. Bohater tego spotkania przybliżył młodym ludziom osobę ojca Jana Góry, wyświetlając krótkie fragmenty filmów z jego prywatnej kolekcji. Spotkanie rozpoczął dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury, Ryszard Grajek. Witam serdecznie w naszej sali widowiskowo-kinowej Diana, tu w Prudniku. Gościmy dzisiaj niesamowitą postać, która kiedyś dotknęła Prudnika dzięki naszemu prudniczeńcowi ojcu Janowi Górze. Witamy pana Jana Grzegorczyka.
Dziękuję. Proszę odpocząć sobie chwilkę jeszcze. Proszę Państwa, chcieliśmy również i dzisiaj, bo wczoraj rozpoczęliśmy takie preludium uroczystości, spotkań i imprez, ale wszystkie uroczystości, które wiążą się w niedzielę z zasłonięciem pamiątkowej tablicy medalionu poświęconemu właśnie ojcu Janowi Górze. I te szereg różnych imprez kierowane jest do różnych grup wiekowych i społecznych, aby dotrzeć jak najszerszej rzeszy prudniczan i kiedyś miłośników, no, którzy się znali, a może tylko otarli się o świętej pamięci Jana Górę. Ale przejdźmy do dzisiejszego spotkania. Wczoraj było dla dorosłych. Frekwencja była niezła, ale jak muszę dodać na reklamę, w czterech kościołach, no, za bardzo nie słuchają naszych proboszczów, z tym przy gościu mówić, ale gość zna się na żartach, proszę Państwa. Wczoraj dał taką dosyć mocną porcję cudownej opowieści właśnie o Janie Górze. Jan Grzegorczyk pochodzi z Poznania. Dziennikarz, redaktor, pisarz, współpracownik dominikańskiego pisma W Drodze. Publikował felietony, m.in. w Przeglądzie Sportowym, studiował polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek o duchowości i wierze. Jest autorem kilku scenariuszy do filmów dokumentalnych. Przez wiele lat również był tłumaczem. Ogromne znaczenie miała w rozwoju pisarstwa Jana Grzegorczyka wieloletnia przyjaźń i literacka współpraca właśnie z ojcem Janem Górą. Jan Grzegorczyk najpierw był redaktorem jego książek, potem tworzył wspólnie publikacje, m.in. Góra albo Jak wyżebrać niebo i człowieka, Ryba to znaczy Chrystus, a dla Prudnika najważniejszym i wspólnym dziełem jest książka, o którą może kiedyś żeście się zetknęli, Skrawek nieba oraz film dokumentalny o tym samym tytule, który na pewno oglądaliście. Publikacja dotyczy postaci naszego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kontekście jego uwięzienia w Prudniku. A w projekcie, co jest ciekawostką, w tym filmie wzięli udział również prudniczanie. W 2014 roku ukazała się jego najnowsza książka Święty i błazen Jan Góra w odsłonach Jana Grzegorczyka, która w większości jest naprawdę szczerym wywiadem z ojcem Janem Górą. Jak się okazało, jest to ostatnia publikacja, w której ojciec Jan Góra brał czynny udział. Jan Grzegorczyk skomponował również muzykę do słów hymnu publicznego gimnazjum jednym w Prudniku, Tylko orły szybują nad Granią. I sądzę, że wspólnie razem dzisiaj zaśpiewamy, do którego słowa ułożył ojciec Jan Góra. W związku z tymi uroczystościami, o których tylko nadmieniłem, a na które gorąco zapraszam, dzisiaj kolejne spotkanie, tym razem dedykowane prudnickiej młodzieży. Część z Was, zwłaszcza to młode pokolenie, nie miało możliwości zetknąć się z ojcem Janem, ale starsi możliwie, że pamiętają. Więc pan Grzegorczyk opowie nam o Janie Górze. Zapraszamy pana Jana Grzegorczyka. Proszę mikrofon. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa, dzisiaj jest dzień szczególny, niesamowity, a wczoraj jadąc tutaj do Prudnika, ja nie wiem, czy ja będę siedział, bo może zasłabnę, jak tak będę stał. Więc jadąc wczoraj do Prudnika, sięgnąłem sobie po jedną z książek Jana Góry, Ukłoń się Jasiu, właśnie u Prudniku, że ktoś tę książkę widział. Świetna taka okładka, są na niej dwa Jasie, jeden taki mały, pożądlony przez pszczoły, mały kajtek w krótkich majteczkach, a nad nim ten dorosły Jan Góra, czyli też on paluchem na niego wskazuje i tytuł Ukłoń się Jasiu. I w tej książce on mi taką dedykację wpisał. Kochany Jasiu, mam nadzieję, że jeszcze raz wybierzemy się do Prudnika i powspominamy trzy kropki. No i przyjechałem razem z nim wczoraj do Prudnika w niesamowitym czasie, bo właśnie dzisiaj ojciec Jan ma swoje 70. urodziny, więc czas szczególny. Ja byłem tutaj z nim w 2001 roku i wtedy kręciliśmy film Skrawek nieba o prymasie Wyszyńskim. Wiecie, no, prymas Wyszyński to była miłość największa ojca Jana, to była miłość moja przede wszystkim, no, gigant w polskiej historii. Jak Jana Pawła II wybrali
na stolicę Piotrową, to on powiedział jedno zdanie, że nie byłoby polskiego papieża, gdyby nie więzienie prymasa Wyszyńskiego. A to więzienie, no właśnie, było tu, w Prudniku. Prymas siedział cały rok od października 54 do października 55 w klasztorku ojców franciszkanów, 2 kilometry gdzieś od centrum Prudnika. Więc prudniszanie mogą być niesamowicie dumni, że coś tak wielkiego się tutaj zaczęło. Coś pozornie złego, no uwięzienie prymasa, ale to było coś, co wyniosło prymasa wysoko w górę i cały polski naród. Wiecie, ten tytuł Skrawek Nieba pochodzi stąd, że prymas przez ten cały rok, jak był w Prudniku, nie widział ani jednej cegiełki Prudnika. Był otoczony murem i wysokimi drzewami i widział tylko skrawek nieba. Kontaktował się z prudniczanami poprzez niebo, ale w tym skrawku nieba znalazł całą swoją... Przy tym biurku Roman Brandstetter napisał swoje najwspanialsze dzieło Jezusa z Nazaretu, pieśń o moim Chrystusie, koron biblijny. Przy tym biurku tłumaczył Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Wtedy właśnie wspomniałem o swoich rodzinnych stronach w Tarnowskim, które są również jego rodzinnymi stronami. Wymieniałem po kolei miejscowości wokół Tarnowa i nieco dalej, i coraz dalej, a on jakby bezwiednie za mną je powtarzał. W środę 7 lutego w sali kameralnej Prudnickiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość poświęcona jubilatom, którzy obchodzili w tym roku złote i srebrne gody. Podczas uroczystości w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej burmistrz Prudnika wręczył medale upamiętniające to wspaniałe wydarzenie. Spotkanie to rozpoczęła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prudniku Aleksandra Wójs. Miło mi Państwa powitać na uroczystych obchodach jubileuszy pożycia małżeńskiego. Witam serdecznie dostojnych jubilatów, którzy od ponad pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze. Witam gospodarza naszego miasta, pana burmistrza Franciszka Fejdycha, który swoją obecnością podkreśla rangę dzisiejszego spotkania. Witam równie gorąco przybyłych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Cieszę się bardzo, że jesteście Państwo dzisiaj razem z nami, aby spojrzeć na minione lata, a być może nawet podzielić się swoimi refleksjami. Szanowni Państwo, Rzeczypospolita Polska zapewnia ciągłość tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. W dowód Waszego społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To nagroda dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50, a nawet 60 lat. Thank you.
zaszczyt, że mogłem Państwa udekorować tymi medalami. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że przez te wszystkie lata przeżyliście Państwo wiele chwil radosnych i smutnych i pewnie bardzo trudnych, a jednak wytrwaliście przez te wszystkie lata ze sobą, dając przykład dla młodego pokolenia, dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, że jeżeli bardzo się staramy, to potrafimy przezwyciężyć każdą trudność, będąc ciągle razem. Za to poświęcenie, za ten trud, za wychowanie dzieci, za pomoc w wychowaniu albo rozpieszczaniu wnuków i prawnuków. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę dużo zdrowia. Naprawdę tego zdrowia, które pozwala długo cieszyć się życiem, żebyście Państwo cieszyli się swoimi dziećmi, swoimi wnukami, prawnukami, praprawnukami. Życzę kolejnych jubileuszy i proszę chwalić się tym medalem. Ja wiem, że ten medal nie przynosi ze sobą dodatków do emerytury. Nie przynosi pieniędzy. Ale proszę mi wierzyć, żeby otrzymać ten medal, Państwo musieliście być wzorem życia, pracy i wychowania dzieci. Nie każdy może otrzymać ten medal, kto przeżył 50 lat. Musi spełnić wiele innych warunków. Dlatego gratuluję Państwu serdecznie. Życzę dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. I dziękuję bardzo za uwagę.